zaczęłam pisać, no daj mi szansę, no nie przyszę książek w 2 minuty, dopiero skończyłam pierwszą. Czasami kompletnie nie mam weny i przez 2 tygodnie nie jestem w stanie nic napisać, czasami nachodzi mnie wena i piszę jak oszalała, czasami mam jakiś deadline i wiem, że wtedy już muszę to skończyć, chociaż przeczytałam taką śmieszną rzecz, pewnie to mnie nie będzie dotyczyć, bo wszyscy za chwilę zaczną się śmiać, że inteligentni ludzie wszystko zostawiają na ostatni moment. Przepraszam was, naprawdę nie uważam się za inteligentną, ale tak przeczytałam. Więc to, ale noc jest chyba też takim momentem przemyśleń. Noc jest momentem przychodzenia do głowy tego wszystkiego, czego nie ma w ciągu dnia. I zdarza mi się, że nawet się budzę spocona w nocy, mam jakiś pomysł, nie mówię, że go od razu go spisuję, ale mam taki notesik, który jest ze mną w samochodzie, czasami w torebce, jak mam większą, gdzie zapisuję jakieś takie ciekawe teksty, robię jakieś takie niewielkie notatki. Będzie o modzie, ale będzie bardziej o życiu i modzie. Będzie coś nowego, pracuję nad tym. Nie wiem, może za 2 lata, nie wiem, ile mi to zajmie. Nie chcę, ja nie przyspieszam tego wszystkiego, bo to nie ma sensu. Robienie wszystkiego na szybko zawsze kończy się jakimś fiaskiem. Przy okazji tej książki pracowałam w sumie rok, chociaż pisanie to może było jakieś 4 miesiące, ale przekładanie, znajdowanie grafiki, złożenie, to był proces roczny.